Cześć, witajcie na kanale Q21, jak co środę. Ja nazywam się Paweł, a dzisiaj mamy dla Was kolejną szybką piątkę, a mianowicie kolumny podłogowe do 5000 złotych. Zapraszam. Szybka piątka, znacie zasady, szybko, konkretnie, na temat, bez owijania w bawełnę. Lecimy z pierwszą propozycją. Jedyneczka, system audio Saxo 40. Jest to kolumna o dźwięku niemalże studyjnym, bardzo neutralnym, szybkim, szczegółowym, detalicznym. Jest to kolumna o bardzo dużej rozdzielczości, kolumna, która nic nie ukryje. To jest kolumna bardzo uniwersalna do zastosowania niemal z każdym gatunkiem muzycznym i z każdym wzmacaczem. Głównie z uwagi na to, że ten swój charakter jest praktycznie minimalny, to jest bardzo neutralne strojenie. I one pokażą wszystko, co ma system do zaoferowania, jeżeli chodzi o DAC, o wzmacniacz, o przewody. One nie narzucą swojego własnego charakteru, tylko zagrają tak, jakim system na to po pozwoli. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli u nas właśnie do 5000, głównie właśnie z uwagi na to, że jest to wybór bardzo uniwersalny, praktycznie dla każdego, do każdego gatunku muzycznego, dla każdego systemu. Tak więc tak naprawdę propozycja nie ma dla każdego, nie ma dla wszystkich i to jest jej największą siłą. Niemniej jednak Saxo 30 to jest kolumna do małych pomieszczeń, do 20 metrów. Jeżeli macie pomieszczenie większe, to zwróćcie uwagę na troszkę droższe Saxo 60. Druga propozycja Q-Acoustics 3050i. Jest to granie zdecydowanie cieplejsze niż Saxo 30, zdecydowanie mniej studyjne, mniej neutralne, tam jest troszkę więcej nasycenia w tym dźwięku, mają bardzo dobrą kontrolę basu, świetną przestrzeń, ona jest bardzo dokładna, ona jest dobrze zarysowana i jest dosyć duża, tak więc 3050i jest kolumną troszkę e, dla słuchacza, który szuka trochę więcej emocji w dźwięku. Dodatkowo macie tutaj świetne wykonanie i tak naprawdę ten design, który jest bardzo oryginalny, ta, dlatego 3050i to jest tak naprawdę ozdoba każdego pomieszczenia w tym stanom. Jest to kolumna również w miarę uniwersalna, możecie je podłączyć niemal do dowolnego wzmacniacza. Tak naprawdę, jeżeli będziecie chcieli je, je troszkę, że tak powiem, uszybszyć i troszkę zdjęć tego nasycenia, jeżeli go nie chcecie, polecamy je stosować ze wzmacniaczami troszkę jaśniejszymi, trochę techniczniej brzmiącymi. Trzecia propozycja, Focal Hora 816. Ten model oferuje znacznie jaśniejszy dźwięk niż e, poprzednicy. Jest to dźwięk bardzo detaliczny, bardzo szybszy, e, szybki, bardzo spektakularny. Fokale tak naprawdę słyną z tego grania na planie V, tak jest też i tutaj. E, jeżeli chodzi o e, taką e, najważniejszą cechę tego grania, to jest to właśnie taka przejrzystość, klarowność, e, szybkość, dynamiczność dźwięku. To jest bardzo dźwięk spektakularny, duży, obfity i przede wszystkim taki, który bardzo wciąga słuchacza. Idealna wręcz propozycja dla fanów metalu, rocka, yy, trip-hopu, rapu, elektroniki itd. z uwagi na ten swój taki żywiołowy i taki bardzo przejrzysty, szybki, bezpośredni przekaz. Warto u nich też wyróżnić tą przestrzeń, która jest taka duża, namacalna, bardzo dokładna oraz bas, który jest sprężysty i bardzo dobrze kontrolowany. Fokale chora możecie podłączać niemal do każdego wzmacniacza. Ja od siebie poleciłbym jakiś wzmacniacz, który jest delikatnie nasycony na środku, na np. Audiolab 6000A, żeby troszeczkę ten środek uwypuklić, żeby on był troszkę bardziej taki przyjemny w ocuchu, Aczkolwiek wiele ludzi fokale właśnie lubi za ten ich charakter. Jeżeli chcecie go zachować, no to podłączcie go do wzmacniacza uniwersalnie neutralnego. Ponownie 816 to jest kolumna do niewielkich pomieszczeń. Jeżeli macie pomieszczenie większe, zainteresujcie się modelem 826. Czwarta propozycja to bardzo lubiane przeze mnie kefy Q750. Q750 to jest granie bardzo naturalne, z delikatnie uwypukloną, delikatnie ocieploną średnicą, tak naprawdę jak ja lubię. E, to jest granie bardzo otwarte, przejrzyste, ono nie idzie w żadne ekstremum, to jest taki dźwięk, że tak powiem, wypośrodkowany, z takim właśnie delikatnym akcentem na środku, co powoduje, że na przykład rok progresywny, gdzie jest duży, że tak powiem, e, fokus na wokale męskie brzmi na tych kolumnach rewelacyjnie. To jest akurat zamknięta konstrukcja z pasywną membraną, kolumny też do niewielkich pomieszczeń, jeżeli macie pomieszczenie większe, zobaczcie na model Q950. Co jeszcze można o q 750 powiedzieć? No to jest typowe brytyjskie hi-fi, czyli granie neutralne, ale bardziej naturalne właśnie, z delikatnie nasyconym środkiem. Granie, które potrafi się bardzo podobać, potrafi wciągnąć, ale nie idzie w ekstremum, to nie jest granie jakoś specjalnie spowolnione, za bardzo nasycone. To jest granie, że tak powiem, uniwersalne, z takim malutkim akcentem. No i piąteczka Dali Oberon 7. Oberony będą grały najbogaciej z tego zestawu. To jest dźwięk najbardziej nasycony. Ten bas jest duży, on jest delikatnie polusowany. Aczkolwiek bardzo dużo ludzi właśnie chce, delikatny luz na basie. To jest granie nasycone, granie obfite, duże i bardzo dynamiczne. Warto tutaj też zwrócić uwagę na bardzo obszerną i dokładną scenę dźwiękową i delikatną górę z takim delikatnym efektem rozpylenia. To nie jest góra, która wali igiełkami, to jest góra, która jest, del góra, która jest delikatna, która jest taka właśnie rozpylona, taka napowietrzona, która gra, nie gra pierwszych skrzypiec, to nie jest góra, która jest jakoś bardzo wyciągnięta do przodu, aczkolwiek jest to takie uzupełnienie całości. Dzięki tym wszystkim cechom DALI Oberon 7 to jest kolumna zarówno dla uspokojającego odsłuchu, jak i dla takiego odsłuchu, który ma Wam dostarczyć trochę emocji. To nie jest granie jest jakieś iście, że tak powiem, bardzo spektakularne na planie V, bardziej jeżeli chodzi o tonację jest ona delikatna, aczkolwiek taka obfitość dźwięku i duża dynamika powoduje, że tej kolumny po prostu słucha się świetnie. Tutaj, jeżeli chodzi o dobór wzmacnacza, to tak naprawdę wszystko zależy od Was. Jeżeli chcecie, chcecie zachować charakter właśnie Oberonów, to zepnijcie je z jakimś neutralnym zmacaczem, Możecie też delikatnie na przykład uszczuplić, dając zmacacz trochę jaśniejszy, e, a jeżeli chcecie jeszcze bardziej ten dźwięk tak naprawdę dociążyć, jeszcze bardziej nasycić, no to możecie dać zmacacz ciepły, to wszystko zależy od Was. E, to jest kuluna, która bardzo fajnie, że tak powiem, e, się zachowuje z różnymi zmacaczami, więc możecie z nimi eksperymentować. Tak więc, to była szybka piątka kolumn podługowych do 5000 zł. Dajcie znać w komentarzach na dole, czy Wam się podoba taka forma filmów. Szybko zwieńcie na temat. Kolejne szybkie piątki już mamy w głowie, więc niedługo będą na naszym kanale. E, zapraszam do subowania, a my się widzimy za środę. Na razie.